jeżeli na przykład dość takie kontrowersyjne nazwisko na rynku polskim, jak Patryk Wega, zaproponowałby dla pani rolę w jego z jednych filmów, wzięłaby pani w niej udział? Każda propozycja zawodowa Patryka Wegi również jest dla mnie wyzwaniem, w związku z czym oczywiście, że wzięłabym udział. Pewnie starałabym się zrobić wszystko, co jak najlepiej, może by doszło do jakichś kontrowersji, nie wiem, no, w brutalności, czy w nagościach, czy nie wiem w czym, bo nie umiem sobie teraz wyobrazić, więc może bym z czymś miała problem albo obiekcję, ale oczywiście, że poza kilkoma propozycjami, które złożono mi jako młodej dziewczynie i po prostu nikt mi wówczas nie doradził, że nie wolno odmawiać, to w zasadzie nie było sytuacji, żebym naprawdę komukolwiek odmówiła. Zdarzyło się raz czy dwa, dlatego że po prostu czas nie pozwolił. Równoległe były propozycje i musiałam z której zrezygnować, zwłaszcza z tej drugiej, która była kolejna, a nie ta pierwsza, więc jakby kolejność miała znaczenie w sprawach uczciwości. Natomiast tak, oczywiście, żebym przyjęła taką rolę od Patryka Wegi z przyjemnością. Teraz wyjdzie prawdopodobnie film Patryka Wegi Polityka. Gdyby pojawiła się taka propozycja od niego, bo jest to dość kontrowersyjny film, wzięła pani by w nim udział? No musiałabym przeczytać oczywiście scenariusz, ale myślę, że tak, myślę, że wzięłabym udział, myślę, że nie miałabym większych zawodowych obiekcji, żeby podjąć taką decyzję.